Witam, dostęp zamówienie do kubka Kerry. I tutaj, no, jeżeli chcę zrobić to zamówienie od razu, nie czekając na wbiję rank, bo tutaj w tym zamówieniu jest śmietana, która jest kubka Kerry odblokowywana jako ostatnia. Więc ponieważ nie chcę klientowi mojemu, czyli jednemu z was, kazać czekać, a mogę zrobić to wcześniej. No to robię to wcześniej. I wiem, że do tego zamówienia wielokrotnie twórca zamówienia zmieniał foremkę, bo się nie mógł nie to, że zdecydować, co po prostu dobierał takie foremki, których niestety nie mogłem wykorzystać, bo tutaj wybierał foremki z podstawki. I z dnia, kiedy jeszcze nie było holidayków, no te foremki już nie wracają. Więc ponieważ tutaj wielokrotnie było to zmieniane, no to doszło do tego, że to ja sam będę tutaj foremkę ustawiał. A foremkę oczywiście ustawię z tego samego, z tej samej klasy, co ta na zamówieniu. I to z klasy B jest ta foremka. Już kiedyś było zamówienie do kubka Kerry. No wtedy też był problem z foremką, nie? Okej. Więc biorę tą, ponieważ tą mam dostępną. Tam w zamówieniu, w poczekalni, na Discordzie pewnie się zwróciliście uwagę na to, że wziąłem foremkę, którą mam akurat dostępną w kubka Carry 2. Jednak, ponieważ tam. Ile razy ja to będę? Ponieważ tam jeszcze nie mam. Dawno nie grałem w tą kubka Carry. No, dawno nie grałem w kubka Carry, ponieważ tam. Okej. Ponieważ tam nie mam śmietany. No tutaj, w sumie nie jestem na końcu odblokowywana. No tutaj jest. Ja chyba i nie mam dostępnej tamtej kubka Carry. No wiadomo, że nie mam, bo ja mam w tamtej kubka Carry dopiero początkową. Początek po prostu. A tą foremkę, co tam na Discordzie widzieliście, póki jeszcze zamówienie nie widnieje, to ona została po prostu przeze mnie ustawiona tak losowo, ale z tej samej klasy, z której no, sam klient mój wybrał foremkę, która była z podstawki. To była niedostępna, nie? Dobra. Kopiujemy, nie? To zamówienie właśnie tak to miało wyglądać. Zielony śmietana oraz czarna śmietana. I tak tutaj ma być tęcza. Tu ma być roz. Jeszcze raz będziemy to robić. Więc wymieniamy. No bo nie ma czegoś takiego u mnie jak przepuszczanie zamówień sfailowanych. Jak robię zamówienie dla was, to poprawnie. Tak jak jest w zamówieniu. Więc jak mi się ciastka sypnęły, to od razu się cofnąłem i je poprawiam. Dzięki temu sami się zdarzają odcinki wydłużone o to, że coś poprawiam lub coś omawiam, coś sprawdzam i tak dalej. Ok. Całe zamówienie zostało. Jest tak samo robione jak klient chce, z wyjątkiem oczywiście foremki. Obecnie w tamtej kubka Carry to my mamy dopiero Onion Fest, nie? A my mamy tutaj w tej zakończonej wersji, w tej zakończonej części kubka Carry, my tu mamy Easter. Easter, nie? Więc jak wy będziecie po prostu zamawiać foremki, które mam niedostępne w kubka Carry, to będę po prostu wymieniał na takie, które mam. To jest w sumie jedyny papas, gdzie no faktycznie mogę tak robić. No w innych też. W innych się staram nie robić tego, tylko po prostu czekać na taki rang, jaki klient. Na ten rang, żeby zrobić klientowi tak zamówienie, jak chce. Wiem, że niektóre zamówienia to jeszcze z rok będą czekać. Kiedyś je zrobimy. Dobra, mamy zamówienie. 6 osób przyszło.
Do zobaczenia w odcinkach następnych, nie? Jakbyście chcieli wybrać ramkę, której bym nie musiał zmieniać, to musicie się zorientować, jakie mamy foremki tutaj w sterowym holidayku lub w holidayku, który mam obecnie na w grze. Jeżeli mi będziecie wybierać foremki, które są poza holidaya, które były dostępne do ranka 5, to wtedy będę musiał zmienić foremki, bo inaczej nie zrobię zamówienia. Ale wezmę zmienię tak foremki, żeby były z tej samej klasy, co foremka przez was wybrana. Akurat tutaj się trafił po prostu koszyczek. Do zobaczenia w odcinkach następnych. Cześć!